Siemka, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Car Mechanic Simulator. I dalej nasza przygoda z tym z oto samochodem. Jest to Mayen M8. Silnik już naprawiliśmy. Teraz trzeba zrobić kapitalny remont podwozia. Amortyzator przedni, wahacz tylny, to zawieszenie ma luzy. I nałożyć fabryczny lakier. Zaczniemy od tego lakieru. Gdzie jest lakiernia? Tutaj, dobre. Bierzemy go do lakierni. Wybierz kolor fabryczny. O, się błyszczy. Picobello. Dobra, teraz weźmiemy go. Nie, tutaj. Na tor. Już jesteśmy. Tak z obrotów, tak schodzi, tak. Czekajcie, jak zejdzie z obrotów. Rążek kierowniczy, stabilizator przedni. Aha, dobra. Dawiemy go na podnośnik lewy. Idziemy w górę. Koła odkręcamy. Trzeba ściągać po kolei. To zwrotnica. Jak to? Co to przeszkadza? Dobra, stabilizatory. Dwa oczywiście trzeba wymienić. A potem sprężyna, no okej. Wahacz. To jest zwrotnica. Zwrotnicę to trzeba wypierdzielić. Dobra. Trzeba odkręcić po prostu zacisk. To zdjąć. Tak nieładnie, taka zwrotnica. Przekładnia kierownicza. Dobra, to wymieni. Tutaj ściągnęliśmy całe zawieszenie. Teraz to koło. To jest tak, tu trzeba wymienić stabilizatory. Tak. Stabilizator wypierdolimy. Ten stabilizator. Drążek. To też. Przekładnia kierownicza. Tutaj dalej widzę, że nic. Dobra. Czyli będziemy po kolei kupować. Na początku naprzód, a potem na tył stabilizator.
sklep szczęściami. Stabilizator przedni. Ale czekaj, no dobra, to na początku ten stabilizator zamontuję. A to jest typu A, tak? Typu A. Ten odcinek nie będzie za długi. Wiesz, nie mam czasu, ale dla was, żebyście mieli co oglądać, postanowiłem, że będę wstawiał po jednym odcinku codziennie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy właśnie, jak mi to wyjdzie. Zwrotnica. O kurde, typu A, typu coś, typu C? Nie, nie, nie. Typu A. No była tak zdewastowana, taki rdza po prostu zeżarło tą zwrotnicę, że trzeba było ją wymienić. Tutaj. A gdzie półoś? A, bo to tylny napędowy. Oj, 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 aż mi się pierdolnął wahacz dolny, amortyzator. Podwój się. Amortyzator przedni. Wahacz. Wahacz dolny. Dolne ramię wahacza. Nie, wahacz dolny. Wahacz dolny. Przekładnia. O kurczę, 800, ja walę. Drążek, końcówka. Końcówka. Drążka. Dobra, co tu jeszcze brakuje? Stabilizatora. Oczywiście dwa trzeba kupować, bo po jednym to się nie opłaca. Ponieważ zaraz ten właśnie, co jest taki trochę zdewastowany, może po prostu nam, nie wiem, tam pęknąć czy coś. Dokładnie ja się nie znam na tych sprawach. Kurne łożysko. Kurde, i to trzeba klikać. Oj, 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 drążek kierowniczy. Postaram się to szybko zrobić, żeby ten samochód po prostu w tym odcinku skończyć. Nie chciałbym go kończyć w następnym odcinku, ponieważ byśmy wzięli kolejny i nabili sobie więcej troszeczkę doświadczenia. Ja już dawno grałem w Car Mechanic, ale trzeba troszeczkę coś ponagrywać. Najpierw tak, trzeba odkręcić półoś. Łożysko. Piasty właśnie z tyłu, wszystko kurde do wymiany. Wszystko kapitalny remont.
Wiedziałem, że coś, że będzie, ale aż tyle. To odkręcić. Tutaj odkręcić. Co przeszkadza? Co przeszkadza? To przeszkadza? Naprawdę? Wszystko trzeba wy... Nie. Tuleja. Wow. Ja pierdziel. Naprawdę, tuleja, sama tuleja przeszkadzała. Tuleje by się kurna w tego, przecież żeby wyjęło. No, tutaj to trzeba ściągać tak to. Górna to jest wahacz, coś takiego. To wielowahaczowe zawieszenie, kurna pierdolone. Mówiłem, kurde, na polskie drogi to się nie daje. Ale nie, nie, ja mam pieniądze. Zobaczmy, jak ktoś ma pieniądze, to ich sobie kupuje, wielowahacze, kurde, wszystko, pisze bello. A potem będzie, kurde, a pan mi zrobi, o ja, fude, ja zapłacę, ja mam pieniądze. Dobra. Podwozie. Teraz się zaczyna, kurna, kombinowanie. To łącznik stabilizatora tylnego, dwa razy poproszę. Użyj skopiasty, tutaj gumowe. Co tu jest? Piasty nie trzeba. Podstawka sprężyny, weźmiemy dwa razy. Tego nie trzeba, tego nie trzeba, chyba to trzeba, to trzeba, chyba to dwa razy nawet. To też chyba dwa razy, dobra, jak mi się przyda. Przykręcamy. Sparciałe gumy, sparciałe by tuleje, dobra, jest dobrze, git. Picobello. Stawka sprężyny, sprężyna. Tak. To przykręcamy, stabilizator, ramię główne wahacza i koło. I przykręcamy koło. A jeszcze mam do was prośbę. Jeżeli, nie wiem, jak wam powiedzieć. O, osoba, osłona przegubu. Osłona przegubu, osłona przegubu. Typu, o, tak. Chcecie po prostu więcej odcinków, albo po prostu live'y mogę też puszczać wieczorkiem, tak godzinkę, dwie, ale to powiem wam tak, że to nie będą live'y nie wiadomo jakie, ponieważ ja nie mam nie wiadomo jakiego internetu. Półość, naprawdę półość, napędzana tylna, półość. Przednia, 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 napędzana przednia. Tylne chcę. Tylną. Przednia, przednia. Tylna tu powinna być. Półość, łącznik przedni. Jak to? What the fuck? What? Say what? A, jest tylna. No coś kurna, to różnie po skurwysynie ci powiem. Tarcza. Mogę nawet live robić tak niecodziennie. Co dwa dni, ale mogę wam właśnie to zagwarantować. Jeżeli oczywiście będę miał czas. I jeżeli ktoś na przykład chce ze mną się na przykład spotkać, bo na przykład mnie widzi na przykład niedaleko, bo ja niedaleko Zamościa mieszkam. Mogę nawet do Lublina wpaść. Jeżeli ktoś na przykład by chciał, żeby tam parę osób jest z Lublina, albo coś na pewno, to bym mógł w sobotę. Tylko... typu... a, dobra. Tylko i wyłącznie w sobotę. I to, żeby na pewno ktoś był. Bo ja tak wiecie, bo mogę pojechać, przyjechać do was i w ogóle, ale to... czasami jest po prostu nieopłacalne, jak po prostu was nie będzie. I chyba jest już zrobiony samochodzik. Kapitalny tulej gumowy, podstawka sprężyny. Jak podstawa sprężyny? Co ty gadasz?
Gdzie? Tu wszystko jest. Czy mi się pojebało? Czy koło ściągać? Tu nie ma. O, tu. Zostawię sprężyny tego i sprężyny. Patrz. Ale mi tego nie pokazuje. What? Say what? Co jest? To wszystko za. Tuleja gumowa. To i dopiero podstawę sprężyny. A ja kurna durny zauważyłem. Jak kurna durny to durny. No co kurwa poradzisz, no? Teraz wszystko? Tuleja gumowa, łożysko piasty. Tuleja gumowa. 3. Która tuleja kurwa jest sparciała? Powiedz mi kurwa która? Ta jeszcze była w pizdu dobra. Jak nie to ci kurna oddam taki jak będzie. Przyjedziesz jeszcze raz. Łożysko, kurwa łożysko jebane. Ty kurwa chuju zajebany kurwa. Ech, to kurwa łożysko pierdolone. Trzeba było tak zapierdalać. Trzeba było, tak? Trzeba było. Leje gumowa, wezmę na wszelki wypadek. Trzeba wszystko kurna rozkręcać. Łożysko. No nie ma łożyska piasty, no jak? Albo ja źle piszę. Piasta tylna, no. No, łożysko piasty powinno Lożysko wpisałem, tak. No lepiej, kurwa. No lepiej. A pobić, kurwa, zabić, oczywiście. Która tuleja jest to wsparciała? Kurwa, która? Kurwa, tu nie widzę. Ja nie, no nie, po prostu nie widzę. Ta tuleja nie. Ścieżka diagnostyczną, ścieżka diagnostyczną, kurwa. A ja wiem, kurwa, która tuleja, kurwa, będę wszystko po kolei rozpierdalał, bo kurwa, tuleja jest, kurwa, spierdolone. Z przodu, no kurwa z przodu, no a jakby cię kurwa chuj gdzie skąd. Teraz wszystkie kurwa zawieszenie z przodu ściągaj, bo kurwa tuleja jest spierdolona. I już się kurde później. Dobra. Z przodu, a kurna gdzieby indziej, tuleja gumowa. 3. A jest kurna ta chujka jebana. Jedna, druga. Masz założyć nowe gumy. Coś zapierdala ci kurwa jak jedziesz. To tak nie zapierdalaj. Jeszcze jedna tuleja gumowa. Gdzie? Gdzie? Pokaż. Pokaż mi kurwa gdzie. Pokaż mi kurwa. Masz szczęście, że kupiłem 3. Kupił 2, to mi się nie chciałoby do sklepu iść. Wiesz to. Wybredny. Aż kurna, tylko tyle. Więc jednak wydałem kurna na tego. Dobra, skończymy to. Zlecenie, gitara. Kurwa, no nie. Tu rozkręciłem. Czekaj, muszę zobaczyć. Brakuje? Ramię tylnego wahacza. Ale górnego? Kurwa, wiem co. Tu. Jest chyba w Picobello. Tutaj powinno być. Picobello, panie Picobello. To i kończymy to na dzisiaj. Zarobiliśmy 13 tysięcy. Mamy 40 tysięcy, Jezu.
dolarów, no złotych miałem mówić. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam na Facebooki, różne takie piździuchy. No w ogóle, no to cześć. I w domu familiada. To jak zwykle, kurna. Jak zwykle. Nie, dobra, dziękuję serdecznie. I oglądajcie inne odcinki, bo wyświetlenia dziś po prostu skoczyły, a ja nie wiem, jaki jest oddźwięk tamtego odcinka, ponieważ ten nagrywam od razu po tym i tak jakoś wychodzi. Chcę mieć po prostu ten zaś nagrane. Więc cześć!